Hej, 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 dobry dzień, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Parnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Battle Brothers z modem Legend. Prosiliście, chcieliście, to jest Projekt Phoenix, czyli w zasadzie to jest odcinek, który nie wiem, czy będzie dalej kontynuowany, w sensie, czy ta seria jest dalej, będzie dalej kontynuowana, wszystko zależy od tego, jak sprawy w tym odcinku się potoczą, bo tymże nagraniu spróbujemy sobie przywrócić do chwały wesołą kompanię. I tak, ja sobie tutaj rozpisałem, jakie stanowiska musimy ponownie obsadzić i musimy znaleźć kogoś na stanowisko Izidora z dwuręcznym mieczem, Aleraka dla Kuszy, Darka dla Proporca i Armaty, Tostiga dla Tasaka i Tarczy i Garcia dla Piki na flance. I tak, tuż przed końcem nagrania dołączył do nas pewien jegomość, który przyszedł do nas z Tasakiem. I no cóż, ma Clave Mastery, więc w sumie można byłoby go wziąć na stanowisko za Tostiga. Jak najbardziej. Zobaczmy, co on tutaj ma. Ma Colossusa i Muscularity, czyli ładne combo. Na dzień dobry ma Butcher's Prelet plus... Bo to jest plusy do ataku, jeżeli używam pasaka rzeźniczego. A potem 25%, czyli 1/4, czyli plus 3. No, ewentualnie może być, ale tutaj na pierwszym miejscu mamy o wiele lepsze skille. Mam na przykład Creeping Strike, mamy właśnie tego Colossusa, Mill Preparation, co też jest fajne. Bo to są ciasteczka, czy tam placki takie typowo amerykańskie, jak możecie kojarzyć z American Pie na przykład. No i tutaj mamy Butcher Strike, potem mamy Clever Master. Dobra, to jest idealny jegomość, który stanie za Tostiga. Więc jest to pocieszenie. Pytanie jak z niego całkiem nieźle. Zastanawiałem się, jak będzie z jego wytrzymałością w momencie, w którym opancerzymy go. Nie ma jeszcze głowy. Tak. Ale już ma 49. 30. Kiepsko. Niedobrze. 41. Dobra, przypiszmy mu troszeczkę statystyk. Kurde, to jest kiepskie losowanie na obronę. Ale pójdziemy w atak, pójdziemy w udźwig i pójdziemy w życie. Okej, tylko jeden, dobra, perk. No i Colossus. Ale to są hit pointsy. No, nie ma tutaj niestety Brownie. A szkoda. Bo to byłoby naprawdę wskazane w tym przypadku. Ale jeśli zabierzemy mu tarczę... Dobra, weźmy mu tego Colossusa na początek. 72 punkty życia. No, powiedziałbym, że tak niewesoło. 60. Okej, okay, już lepiej. Okej. Okay, już lepiej. Tylko, że to nie za bardzo. 75, 85, 10. 65, 75, 10. No to jest lepsze. To jest lepsze. Trochę cięższe, ale lepsze. I tak. Musimy przesunąć naszą kompanię lekko w lewo. O. I mówiliście, że mam zbyt dużo dystansowców. No. Może coś w tym jest. No ale brewi mamy dwóch procarzy, trzech łuczników i przydałoby się jeden łucznik i jeden właśnie z armatą, tak jak to było poprzednio. No i
łucznicy. Myślę, że to byłaby dobra, dobre ustawienie. Orvar. A, Orvar. Ty i te twoje perki. Dostałeś do młotków. Albo ty masz młotek. Spuściznę po okno Kalwarii. Które no, w całej tej kompanii, że tak powiem, naszych bardziej głównych bohaterów, ostał się nawet w dobrym stanie, bo mam tylko co? O, stłuczone... Jest Gosia, jest Okto Kalwaria, jest Gadzminion. Tak. No i w zasadzie ta trójka. To są nasi bohaterowie z komentarzy. Tak. No ale dobra, co możemy mu dać w takim razie? Dobra, 4 punkty akcji. Jego atak potrzebuje 6 punktów akcji. Tych punktów akcji ma w sumie... I wie, chyba 10 z tego, co kojarzę. Więc jeżeli swoim ciosem zabije kogoś, to będzie miał 4 punkty akcji, zregeneruje mu się na kolejne 4 punkty akcji, będzie miał w sumie 8 punktów akcji, znowu będzie mógł zaatakować, co zostawi mu 2 punkty akcji prawie na to, żeby się ruszyć, tak? Więc no, berserker to nie jest taka zła sprawa w tym przypadku. No ale dobra. Dobra. Czy nasi ludzie przenocowali? Nie mamy narzędzi. Wszyscy poszli do odpoczynku z wyjątkiem, no tak, Okto Kalwarii i Lidburgis. Zalećmy tą. Okej. Okay. Przenocujmy. Mam nadzieję, że żadne licho nas nie dorwie. Jedzenia też już mamy mało. Ale prawie do świtu przenocujemy. I o świcie wyruszamy do miasta. Time to get moving i jazda. Ok. No, zobaczmy, czy będziemy mieli tu jakichś ludzi. No, wybaczcie, jeśli mówię lekko niewyraźnie, ale męczy mnie katar, którego nie mogę się pozbyć już od jakiegoś czasu i... Ach, szkoda gadać. Szkoda gadać. Dobra, Felczara nie ma nic. Marketplace. Pańset. Ale nie jesteśmy akurat w dobrym miejscu na to. O, Childery. Landia. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Mamy Tostiga odhaczonego. No. Raz, dwa. Okej. Okay. Czyli tak. Dwuręczny miecz, pusza, proporzec i pika na flankę. Ale ta pika na flankę to nie jest jakieś must have. Zobaczmy. Do zmęczenia, do morali, malutki i Spartan. Mały alwariat. Headhunter, pacyfista. Tu nie. No niestety nie ma takich skilli, które by mnie zadowalały. Leofric, jego zobaczmy. Ma do walki, ma do obrony właściwie, do walki dystansowej, do inicjatywy. Przeciwko... Kiedy w bitwie jest szlachcic, ale pytanie brzmi, czy jest szlachcic, czy jest przeciwko szlachcicom, bo to jest strach przeciwko szlachcie.
Ale to też nie ma za bardzo. Zobaczmy. Do życia. Wisel. Okej. Swift. No nie potrzebujemy łucznika. Trochę kiepsko. Trochę kiepsko. Nie będę brał tutaj na razie zadania. Jedźmy do Havelbergu. Nie będę brał tego zadania, bo brakuje nam ludzi. Brakuje nam kluczowych ludzi, a poziom jest naprawdę wysoki, bo mamy dostęp do aż 18 miejsc. Gdzie chyba wszystkie... Tak. Nie, a 16 miejsc jest do obsadzenia w bitwie. Pytaliście mnie, dlaczego nie użyłem granatów, ani tych wszystkich bajerów, które nakupiłem. Bo zapomniałem. Tak naprawdę, zapomniałem o nich. No, zdarza się, prawda? Dobra, zobaczmy. Czy jest tu ktoś wart uwagi? Większość jest na drugim poziomie. Dobra, to lećmy. Bountiful. Zobaczmy jego. Ale jest taki średni. Przeciwko bestiom. Mamy jedną gwiazdkę do morali. No, kiepsko, powiedziałbym. Lecimy dalej. Wytwarzacz gwoździ. Gunki. Zobaczmy. O, do walki wręcz. Do obrony dystansowej. Do inicjatywy. Utalentowana. Swift. Nine Lives. Colossus Yes. Jest Gifted. Jest Brownie. Two Hands Swordmaster jest. Double Strike również. Battleforged. Muscularity. Okej, dobra, weźmiemy ją. Weźmiemy ją. To jest naprawdę bardzo dobre. To jest hazardzista. Zobaczmy. Hazardzista. Czy ma coś? Perfect Focus Inspire. Jest Inspire. Inspiring Persistent, ale nie ma... O, nie ma do morali. Nie ma do morali. Dobra, zobaczmy tego drugiego. Ten też nie ma do morali. Ale jest szczęściarzem, tak? Oto. Ale ten już się nie nadaje zbytnio na tego. Aj. Tracimy dużo funduszy na to sprawdzanie, ale... Tak. Wiecie. Potrzebujemy kogoś na proporzec. Potrzebujemy zdecydowanie kogoś na proporzec. Gdzie jest ten hazardzista? Tu jest jeszcze... ale to nie, to jest hazardzista. Tu jest hazardzista. A powiedzcie mi, mógłby używać armaty?
Dagger Mastery, Trolling Mastery, Staff Mastery, Axe Mastery, Bow Mastery, Hammer Mastery, Crossbow and Firearms Mastery. Mógłby. Dobra, weźmiemy go. Dobra, mamy dwóch, tak? Przygotujmy ich na razie. Ty, jego mościu, idziesz tu. Halo. Tak. Ich trzeba przesunąć tu. Ty tu. Okej. Okay. I ty jesteś naszym zastępcą dla Taino. Nie, przepraszam, dla Izidora. Izidor. I mamy dla Darka też jakieś zastępstwo. Brakuje nam dla Garcii i Alareka, czyli dwóch, jednego na flance, który no niekoniecznie musi być, i Kusznika, ale to wszystko w swoim czasie w takim razie. Dobra, tu idzie w obronę, tu idzie w atak i może w udźwig, bo to będzie dosyć kluczowe w jej położeniu. A tu akurat ma do młotów. Tak. Dobra, weźmy sobie Kolosusa, tak żeby jej podbić życie. I możemy jej dać jakiś sprzęt. Dlaczego mi się wydaje, że ten sprzęt, który miał Izdior, ten taki mega wypasiony, został przez nas stracony? O, niedobrze. No ale dobra, zobaczmy. Hełm. Oczywiście Izidorski. Swajhander. Gdzieś jest. Swajhander. Proszę bardzo. Już 52. Okej, okay, ale jest w pełni wyposażona w tym momencie. Dobra. Dobra. Więc ją mamy na razie załatwioną. To prawda, że troszeczkę kuleje, jeżeli chodzi o... kuleje, jeżeli chodzi o samą kwestię obrony, ale to wszystko do wypracowania w swoim czasie. Tutaj idzie oczywiście klasyczny kaftan dla drugoliniowych bohaterów. Czapka. I tak, na pewno proporzec. Już jest 44, więc na razie armaty ci nie będziemy dawać. I zobaczmy. To też jest dobre. Okej. Okay. Może być. Tylko powiedzcie mi, czy ma do drzewców. Dagger, throwing, staff. A to nie jest staff. No właśnie, tak kiepsko. No ale dobra, ona jakoś... Znaczy on jakoś nie będzie ambitnie walczył, on głównie jest dla morali. Bo troszeczkę u nas one kuleją. Zobaczmy jeszcze, czy... A właśnie, a propos morali. Ale to jest armorer. To tak średni. On na razie nas interesuje. Tawerna. O Boże, Okto Kalwaria się upił. No w sumie nie dziwię się. Wcale mu się nie dziwię po ostatnich wydarzeniach. Czy drugi kowal będzie równie dobry? Polar Master. A weźmy. Zobaczmy. Zobaczmy. O, no jest taki średni. Ale tu na wsparcie myślę, że jak najbardziej może być. I zobaczmy. Ma Polar Mastery. Z udźwigiem jest tak średnio. Ale on zbyt dużego udźwigu nie potrzebuje. 54 i coś na głowę takiego lekkiego, zwiewnego. Może to? 48. No najlepiej nie jest, ale... Lepszy rys niż nic. Kopesz. Kopis? Kopesz. A ty masz... Bras Kopesz.
O, 45-55. No to masz o wiele lepszy kopet. No i dobra. W takim razie mamy już Garcję również odhaczoną. Jeszcze Alereka. Alereka i kogoś na drugą linię, na flankę. Dobra, zobaczymy. Myślę, że możemy się podjąć wzięcie zadania. To są tylko dwuczaszkowe. Pieszą z brzegu. O Boże. O Boże. Leonard, mistrz handlu, obraca jabłko w dłoni. Wydaje się być tym sfrustrowany. Jakby chciał, żeby to było coś innego. Cenny drobiazg lub może po prostu smaczniejszy owoc. Czy kiedykolwiek straciłeś coś, co kochałeś? Wzruszasz ramionami i odpowiadasz. No, była kiedyś taka dziewczyna. Mężczyzna kręci głową. Nie. Ważniejsze, bo ja... Złodzieje ukradli moją kryształową czaszkę. To w jaki sposób udało im się przedrzeć przez moją straż. Ale wiem, że jeżeli naślę cię na nich, będę miał... co mi się prawnie należy? Tam, gdzie powinno być. Czyż nie jest to słuszne? A może wprowadzono mnie w błąd co do jakości waszych usług? Dobra, kolejna kryształowa czaszka. Kolejna kryształowa czaszka. Niech będzie. Poszli w tą stronę. 1520 koron. Po części to pokryje to, co wydaliśmy na nowych rekrutów. Zdobycie skradzionych przedmiotów nie jest jakoś zazwyczaj ciężkie, tylko że no, myśmy się wybrali w nocy. O kurde. Idziemy na wzniesienie. Może się przebijemy do poranka. 16 na zysk 15. No na pewno nie będziemy atakowali w nocy. Bo to jest głupota. A może ich jakoś... O, właśnie. Okej. Myślę, że tak może być. Lider. Zobaczymy. Mają łucznika. Mają kusznika. Dobra, Ludwurgis. No właśnie, to jeszcze nie jest taka pora, jaką byśmy chcieli. Mamy również dużo nowych bohaterów. Spróbujmy go wykończyć. Okej. To wyszło. Nie ma ich jakoś dużo, chyba że ktoś się kryje. Na pewno się ktoś jeszcze kryje w cieniu. Wykończmy może tego łucznika. Chybiona. 36. Dobra, może tak. Pięknie. Tutaj czekasz. Ty nie masz strzał? O kur... Co jest? Ty nie dostałeś strzał? Wegibert. Masakra. Dobra, zaczekaj. Zaczekaj. Jest lider. The Mad. Guigues the Mad. Mały, ale wariat, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Niech nasza pierwsza linia przeczeka. I tu już nic więcej nie wziąłem. Dobra. Koniec tury. Dostał ten jeden łucznik. No i podchodzą.
Krzaczory. Oj, facet, masz przerąbane. A, i Gosia nie dostała tarczy. No, widać małe niedociągnięcia. Widać pewne niedociągnięcia, ale to nie jest nic takiego, z czym nie poradzimy sobie. O kurde. Dobra, tego załatwimy. Pięknie. I to nam otwiera drogę do ucznika. Spróbujmy więc. Niestety chybione. Ty nie masz nic. O, pięknie, pięknie. Eigil. Pięknie. Doświadczenie w bitwie jest. Okej. Okay. Orvar też się popisał. I Berserker, to jest to, co mówiłem. A tutaj mamy 9 punktów. Jest pewien progres, powiedziałbym. Pięknie. Oj, chyba ten... Ten przywódca nie za bardzo się pali do tego, żeby jakąkolwiek akcję podjąć. Dobra, zróbmy krok naprzód. Ze swinga. Pięknie. Cudnie. Okej. Okay. Ten próbuje się wywinąć. To było niedobre. Dobra, ty nie masz strzału. Jest dwóch na jednego, ale to już mocno cierpisz, więc ty podejdź tutaj na chwilę. Ludburgis może zająć się ucznikiem. O ile trafi? Dobra, trafiła. Spróbuj wyeliminować tego jegomościa. Ach, prawie. Okej, okay, spróbujmy go dobić. A, pudła. Okej. Okay. Botulf załatwił sprawę. Oczywiście punkty doświadczenia padną. Raz i może załatwi drugiego. Pięknie. No, leveluje nasza Elza. Tak. Jak najbardziej do przodu. Dobra, chodź tu. Zmiękcz go. Ty również. Gosia tu ma... Ach, bronią się. Arnolda nam biją. Dobrze, dobra. Odtąd spróbuj dorwać się do tego łucznika. Izidor niestety nie ma już siły na to, żeby wykonać kolejny swing. A szkoda. Dobra, Gazminian, chodź tu. Tu ogłuszenie. O, dobra, idealnie. Idealne. No, ty nie masz niestety strzału. Co będzie trzeba w przyszłości naprawić. Eigel nie za bardzo trafił. Już miałem powiedzieć Izidor, a to jest Gunhilda. To jest Gunhilda, to nie Izidor. Dobra, ty zaczekaj. Ty możesz z kija walnąć dwa razy. No, tutaj nie poszalejemy. Możesz podejść tu, ewentualnie. Och. Okej. Okay. A chodź tu. I tak. Podejdź tu, od tej strony. Będziemy go dziabać. Okej, okay, weszło krwawienie. Świetnie. O nie. Tutaj trzeba się tym gagatkiem zająć. Ty chodź tu pomóc. O! I revenge. Revenge wchodzi w grę. Dobra. Chybił.
Pięknie, weszło. To może sobie już zaczekać. Łucznik oczywiście ucieka, nie będziemy go gonić. To nie ma sensu. O, pięknie. Dobra, ten dobity. Ten też zabity. Dobra, tyle. To tyle. Łucznik niech sobie ucieknie na spokojnie. Tak, to koniec. Definitywnie. Elza dostała poziom. Ale niestety nikt poza tym. Troszeczkę sprzętu. No, takiej średniej jakości powiedziałbym. Ale zawsze coś. Pójdzie na rozebranie albo na narzędzia. Okej, okay. I wracamy do Havelbergu. Wracamy do... O, zapomniałem o jedzeniu! Zapomniałem o jedzeniu! God damn it! Wszyscy na polowanie. Przenocujmy troszeczkę. Dobra, tyle wystarczy. Gorąco. To myśmy tutaj szli, tak naprawdę, bez żarcia, ale ze względnie dobrymi humorami. To się liczy. To się liczy. No i jako tako wyszło. Szczerze mówiąc, martwiłem się, że to będzie bardziej odczuwalne, ta utrata naszych kluczowych wojowników w oddziale. Nie ukrywam, że troszeczkę też nie miałem pomysłu, jak ugryźć to, czy znajdziemy ludzi, bo szczerze mówiąc, no, w moich oczach to była taka troszeczkę już końcówka tej serii, ale proszę bardzo, projekt Feniks, jak najbardziej na propsie. Gdy wchodzisz do pokoju Leonarda, otacza go gromada strażników. Przez sekundę myślisz, że natknąłeś się na zamach stanu, ale mężczyźni rozchodzą się, zostawiając kości i karty. Leonard zaprasza cię do środka. Chodź, chodź, właśnie straciłem sporo koron, najemniku. Być może przyniosłeś coś, co pomoże mi złagodzić ten ból. Wyciągasz kryształową czaszkę i trzymasz ją w dłoni. Mężczyzna bierze ją w dłonie raczej ostrożnie. Dobrze, bardzo dobrze. Oto twoja nagroda. Oczywiście jest tutaj. Podaje torbę z koronami, po czym odwraca się na krześle. Wydaje się być zbyt pochłonięty artefaktem, żeby powiedzieć ci cokolwiek więcej. Jak najbardziej wyszedł. Zakupmy sobie jeszcze może jakieś jedzonko. O, sery. Może jakieś korzonki, szynkę i rybek. Tak, żeby było urozmaicona dieta. I zobaczmy. zobaczmy. To na pewno sprzedajemy. To też. To są przedmioty, które przywędrowały do nas. Tego nie zauważyłem, ale zanim którykolwiek z naszych czempionów będzie mógł z tego skorzystać, to troszeczkę czasu minie. Myślę, że to też sprzedamy, bo nie ukrywam, że to jest raczej broń, która no, nam nie pomoże jako tako. Dobra, tutaj to, ten tasaczek. No, posłodkujmy. Tak, żeby zobaczyć, czy coś się nie dubluje nam. Jakim pacerzem? To i to. Idzie precz. To można... Nie no, też precz. To też. Okej. Ten jest w gorszym stanie, więc sprzedamy tego. I tego. Okej. Kolejne sortowanko. Dobra, tu mamy 3. Ta jest w dobrym stanie, więc sprzedamy ją. Na pewno ten sztylecik, ten nożyk właściwie. O!
Mid Checker. Checker. To jest potężne. To trzeba naprawić, żeby sprzedać. Tarcze. Czy tarcze nam są potrzebne? No tak średnio powiedziałbym. Na pewno puklerza nam potrzebujemy. No i dobra, te tarcze też obknijmy. Crossbow. Jeden obtniemy. Ten, który jest w lepszym stanie. I który daje nam więcej za to profitu. Tasak na pewno też. To są falcony. To są takie no średnie, powiedziałbym. No ale dobra. Dobra. Całkiem niezłe fundusze nam się tutaj zebrały. Pięknie. Jako tako wybrnęliśmy. Zobaczmy. Może ktoś nowy się tutaj pojawi. Ale myślę, że dobrą profilaktyką będzie przeglądanie potencjalnych naszych ludzi na stanowiska. Właściwie to na stanowisko Alereka, czyli kusznika, na początku odcinka. Wyszło to nawet, powiedziałbym. Jestem z tego bardzo zadowolony. Więc odpowiadając na pytanie, czy będzie więcej Battle Raiders, owszem, jak najbardziej. Jak deklarowałem, póki nie dojdzie do takiej sytuacji, że poziom trudności zabije nas, będziemy próbowali to dalej jakoś pociągnąć. Przed nami kolejny kryzys. Przypominam, że w okolicach 200 dnia będzie kolejne losowanie na temat, na to, jaki będzie kryzys i kiedy on będzie, tak? Bo chyba tam 100 albo 50 dni może być przerwy między kryzysami. Właściwie musi być przerwy między kryzysami, ale teraz dokładnie nie pamiętam. Jeżeli wiecie, to śmiało napiszcie w komentarzach. Niemniej jednak na ten odcinek to będzie tyle. Tak więc jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. A jeżeli jesteście nowi na kanale i chcielibyście otrzymywać powiadomienia o wypuszczanych przeze mnie materiałach, zasubskrybujcie kanał i nie zapomnijcie walnąć w dzwona, bo bez tego ani rusz. A z kolei, jeżeli chcielibyście się podzielić ze mną swoją opinią na temat tego materiału, bądź po prostu macie dla mnie jakieś porady, bądź zauważyliście coś, co może być istotne dla tej serii, dla przetrwania naszej wesołej kompanii, a umknęło mi to w trakcie nagrywania, to też śmiało możecie pisać. Sesja komentarzy należy do was. A ja z tego miejsca bardzo dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczyska, bliska. Hej, hej!